συνέχεια από τη σελίδα 900 από το κατρωτικό. Rozdział 26, werset, ciąg dalszy. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maryja. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maryja rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest możliwa. I rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twojego. I anioł odszedł o niej. A Maryja wybrała się w owych dniach w drogę i udała się spiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego, i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. I skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maryja: wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronu, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Jeruzalem swoim, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Pozostała tedy Maryja u niej około 3 miesięcy, po czym powróciła do domu swego. Amen. I znowuż cierpliwość, i znowuż powinno się wypełnić czas, i po 6 miesiącach, i znowuż Bóg wysłał anioła Gabriela, aby zwiastował teraz innemu naczyniu wybornemu Maryi, którą wyznaczył, aby była dziewczyną tą, kobietą tą, ta dziewica, która przyniesie na świat Syna Boga Żywego jako człowieka. I znowuż cudowny plan Boży dla tej kobiety. I znowuż jedyny, nie do wiary, ale znowuż też wyprorokowany. Panna urodzi syna. To było prorocze słowo i nawiedziny Gabriela znowuż były znienacka, ale to, co powinniśmy zważyć, kochani bracia i siostry, jest dokładność czasu i okresu, którą Bóg ma wyznaczone tylko dla samego siebie.
dokładnie po 6 miesiącach. W 6 miesiącu. I jak Maryja zaręczona z mężem Józefem jest w swoim domu, i jak Bóg przygotował wszystko w jej życiu, dał na jej drogę Józefa, wypełnił serce Józefa miłością do Maryi, wypełnił serce Maryi miłością dla Józefa, nie pozwolił, aby zaręczyli się ani wcześniej, ani później, ale dokładnie w wyznaczonym czasie, i nie pozwolił również, aby wzięli ślub wcześniej od wyznaczonego okresu, którego Bóg chciał, bo Maryja chciał, aby była dziewicą, ale zaręczoną. Czyli aby miała przyszłego męża, ale nie męża teraźniejszego. I aby wypełniło się całkowicie i we wszystkim dzieło Boże, plan Boży i prorocze Słowo Boże. Nic nie dzieje się poprzez przypadek, nic nie dzieje się w życiu ludzi, których Bóg zaprosił i usprawiedliwił i zapisał ich imię w Księdze Żywota wcześniej albo później. Życie nasze we wszystkich szczegółach jest w rękach Boga. Jak jednak my chcemy, aby nasze życie było w rękach Boga. Co znaczy, nie idziemy pierwsi, nie spóźniamy się, nie spieszymy się, nie opóźniamy się, ale zawsze wzywamy wolę Boga, dobrą, doskonałą i pełną. Jest bardzo cudowne dzieło Boże w życiu Maryi, w życiu Józefa i w życiu każdego człowieka z nas. Bo człowiek, który zważa na siebie, co do woli Bożej, z dala od świata, wtedy jest naczyniem wybornym Boga, uświęconym, przygotowanym do każdego dobrego dzieła i tak jak Maryja, uświęcona poprzez obecność Bożą, że może powiedzieć, że niech się stanie według Twojej woli i przygotowana całkowicie. Dziewica z przyszłym mężem, nie z teraźniejszym mężem i z sercem gotowym, aby przyjmowało wolę Boga. I dzisiaj, kochani bracia i siostry, to jest przekaz Boży. Uczyń nas, Panie Boże, wszystkich takim naczyniem. Uświęconym i przygotowanym do każdego dzieła dobrego. My wskazujemy każdy zamysł cielesny, ziemski i ludzki. Każde pożądliwości o zniszczalne. Każdą myśl, która jest poza prowadzeniem Ducha Świętego. Amen. Amen. Wskazujemy, chcemy w oczach Bożych, abyśmy byli, abyśmy znaleźli się doskonali. Aby był wychwalony Chrystus w naszym życiu. Drogocenni, ofiarowujemy, oddajemy naszą duszę, nasze ciało i naszego ducha do woli Bożej. Może ktoś powiedzieć, że nie jestem jeszcze gotowy, abym uczynił tą umowę z Bogiem. Ale wszyscy możemy powiedzieć, Panie, przygotuj nas i uczyń nas tą umowę do nas,
i włóż do naszego serca tą umowę do Ciebie. I to jest najpiękniejsze, coś najpiękniejszego, co możemy wezwać na koniec tego roku i na początku nowego roku. Nie ma nic najlepszego, nie ma nic lepszego. Pierwsze na pewno wzywamy Królestwo Niebios i Sprawiedliwość, ale to, co najlepszego jest, Panie, uczyń nas osobiście, osobiście każdego z nas, jako osoba, jako osoby, jako rodziny i jako ten mały Kościół, naczynie, uświęcone, przygotowane do każdego dzieła dobrego, którego Bóg przygotował dla każdego z nas osobna, abyśmy chodzili po nich. Tak, zbawił nas poprzez wiarę, ale przygotował dzieła dobre dla każdego z nas osobna. I nie chcemy stracić ani jednego dzieła dobrego nie chcemy stracić, którego Bóg przygotował dla nas z osobna, aby nie poszło na marne, bo chcemy rozkoszować się całkowicie w naszej zapłacie tam w niebie. I znalazł Gabriela jedno naczynie przygotowane i uświęcone Maryję w odpowiednim czasie. I powiedział jej: nie bój się, Maryjo, ale raduj się, bo jesteś, Pan jest z tobą i ty jesteś najbardziej błogosławioną kobietą między niewiastami. Szczególne naczynie. Zatrwożyła się, przestraszyła się i myślała: jakie to jest słowo, które usłyszałem? Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami? I nie mogła zrozumieć. Bo mówiliśmy, że Bóg prorokuje, ale i też wytłumacza, aby mógł rozumieć człowiek, aby mógł rozumieć dokładnie wolę Jego, ale i pragnienie Jego, i namowę Jego. Nie bój się, Maryjo, bo znalazłaś łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna. I nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki wieków, a jego królestwu nie będzie końca. Zatrwożyła się, że syna, którego urodzi, jak pocznie w łonie swoim, ale tyczy się na wieczne tematy i obietnice. I powiedzieliśmy, że w takich sytuacjach, gdzie jest bardzo wzruszające Słowo Boże do ludzkich serc, człowiek reaguje tak jak Zachariasz z niedowiarą, albo jeszcze lepiej, tak jak Maryja z zapytaniem. I jak to się może stać mi? Jak się to stanie? Nie powiedział, że upewnię się, czy się stanie. Tak, jestem pewna, że się stanie, bo ty to mówisz, ale nie wiem, jak to się stanie, bo nie znam męża. Nie mam męża. I w mało wierności, w niewierze Bóg działa z bólem Bóg, ale z zapytaniem Bóg działa z wytłumaczeniem. I to jest ładna lekcja. Jak zwracasz się do Słowa Bożego? Z niedowiarą, bo nie możesz, nie mieści się w twoim sercu, czy z zapytaniem, bo nie rozumie twój duch? I anioł co do pytania Maryi ma odpowiedź, bo na każde pytania ludzkie Chrystus ma odpowiedź. Nie ma czegoś, czego Chrystus nie ma
na co Chrystus nie ma odpowiedzi. I to jest odpowiedź jedyna, prawdziwa i doskonała. Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Bo nie przyjdzie z woli męża i kobiety, ale przyjdzie poprzez wolę Boga i Ducha Świętego. I aby pomóc w ludzkiej niemocy do człowieka, który ma pytanie, a nie niewiarę, Bóg przychodzi i daje ładny znak, ale i ładne objawienie. I poznała. I oto Elżbieta, krewna Twoja, która nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6. miesiącu. Bo wiedz o tym, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Nie ma coś, co mówi Bóg i się nie stanie. Nie ma nic niemożliwego dla Boga. I dlatego jest potrzebą, abyśmy wzywali przekazy Boże, bo są wzruszające i prawdziwe. Jest potrzebą, abyśmy wzywali Słowo Pana, głos Ducha Świętego. Jest potrzebą, bo człowiek już, mając prorocze Słowo Boże, nie chodzi w ciemności, ale ma lampę świecącą w ciemnym miejscu, prorocze Słowo Boże. I teraz wzywa Bóg i anioł wysłany poprzez Boga współuczestniczenie Maryi, która była całkowicie wolna, była człowiekiem wolnym, aby mogła wybrać, przyjąć albo odrzucić. Nie jest czymś zwykłym to, co jej mówi, że pocznie syna poprzez Ducha Świętego bez zejściem się z mężczyzną. Ma konsekwencje i to, że idziesz za Słowem Bożym, są konsekwencje, ma zapłatę i tylko chodząc poprzez wiarę rozkoszujesz się w obietnicach Bożych. Teraz może Maryja powiedzieć, co ty mówisz? Jak ja będę w ciąży, ukamieniują mnie. I w dodatku, dlatego, bo musiałaby być posłuszna w Słowie Bożym. Jak ja ich przekonam, że stało się tak, jak mówi Bóg? Bo ja wierzę, że to nic, że nie jest nic niemożliwego dla Boga. I musi teraz podjąć decyzję. Jest chwila wielkiej decyzji Maryi. Powie amen na Słowo Boże. Albo powie, poczekaj chwilę, pomyślę. Dziękujemy jednak Bogu, bo Bóg stworzył jej serce, aby powiedziała amen. Amen. Jest naprawdę naczyniem wybornym, uświęconym i przygotowanym dla każdego dzieła dobrego. Bez wahania więc. Z pytaniami wieloma i ze strachem w sercu mówi, niech się stanie według słowa Twego, Panie. Tutaj jestem sługą, służebnicą Twoją. I anioł zakończył swoje posłaństwo, odszedł i Maryja pozostała sama w samotności, do której Bóg zaprasza ludzi. Ona ze swoją tajemnicą, ona ze Słowem Bożym. Ona sama, z Panem swoim. Teraz, jak ma wszystko zrobić? I teraz powiedzieliśmy to i powtarzamy jeszcze raz. Chrześcijanin jest zawsze sam. Sam! Sam wzywa imię Pana. Sam idzie do komory modlitewnej. Samego Jego nawiedza Chrystus i Go zbawia. Samego Go nawiedza Chrystus i chrzci Go Duchem Świętym. Do Jego samego przyjdzie Chrystus i Go weźmie do nieba. I sam stanie
przed Chrystusem, aby mu dano według jego dzieła. W wielkiej grupie ludzie, każdym chrześcijanin jest sam co do związku z Bogiem. Nie oczekuje pomocy od ludzi. Tych, których wkłada Chrystus obok, wkłada, aby im usługiwał, aby ich kochał. Nie wkłada, nie daje ludzi, aby mu usługiwali, bo Chrystus był zawsze sam. Sam modlił się w nocy. Sam ostatnią noc poszedł i modlił się. Wybrał trzech uczni, ale zostawił ich daleko i poszedł sam. Bracie i siostro, sam z Chrystusem poznasz zawsze wolę Boga. Dobrą, doskonałą i pełną. Nie wzywaj pomocy od ludzi. Chrystus jest pomocą gotową w życiu chrześcijanina. I wytłumaczmy, co innego chrześcijanin i co innego mały chrześcijanin. Co innego Chrystus i co innego Chrystusik. Co innego Pan Wszechmogący, Sługa Boży, Syn Boga Żywego. I co innego żarty i zabawy, i tradycje malutkie, i poznania ludzkie, i przykazania ludzkie, i myśli ludzkie. Chrześcijanin jest sam i idzie sam po śladach Chrystusowych. I Maryja pozostała sama, ale miała jeden przekaz, że Elżbieta jest w szóstym miesiącu ciąży i wybrała się szybko do górskiej krainy, do miasta judzkiej i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. I zaczyna się teraz te cudowne rzeczy w życiu Elżbiety, ale i także Maryi. Bo jak przyjdzie przekaz Boży do życia, zaczynają się wtedy działania Boże. I znienacka słyszy Elżbieta, która wypełniła się Duchem Świętym i zaczęła krzyczeć poprzez Ducha Świętego z donośnym głosem: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. Słucha z rozczarowaniem głos Ducha Świętego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo to, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Jak usłyszałam Twoje pozdrowienie. Rozczarowanie Elżbiety, co mówi, ale ona tego nie mówi, ale to mówi Duch Święty. Rozczarowanie Marii, to co słyszy, ale nie słyszy Elżbiety, rozumie, że to jest głos Ducha Świętego. Rozczarowanie też dla nas, którzy czytamy o dziele Ducha Świętego w życiu ludzi, których wybrał Bóg do wypełnienia swojego słowa. Co powiedział jej anioł? Mówi jej tak samo Elżbieta. I w tamtej chwili wypełniła się według słowa anioła Jan w łonie matki, ale i w tamtej chwili wypełniła się także Maryja według słowa Pana. Duch Święty wstąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. I dlatego też urodzisz w łonie swoim i urodzisz syna. I wypełniła się w tamtej chwili Duchem Świętym Maryja, jak słyszała słowa
Elżbiety. Błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej powiedział. Wypełniła się Duchem Świętym Maryja i z donośnym głosem powiedziała: wielbi dusza moja Pana i rozdarował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżość służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd, od tej chwili, błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Donośna chwila. Donośna chwila nawiedzin Ducha Świętego na dwa naczynia wyborne, szczególne Boże. Donośne wypełnienie prorocza słowa Bożego w życiu tych dwóch kobiet, z jednej, u jednej staruszki, u jednej młodej dziewczyny. Nie do wiary! Wielkie, wzruszające dzieło Boże! Nie ma słów ludzkich, aby opisać działania Boże w życiu tych, którzy są naczyniami wybornymi Bożymi. I dlatego mówimy, nie ma nic chwalebniejszego, chwalebniejszej prośby dla nas dzisiaj, jak tylko by nas Bóg uczynił naczyniami dobrymi, uświęconymi i przygotowanymi, abyśmy wołali, że wielkie rzeczy uczynił Wszechmogący, wielkie rzeczy Bóg uczynił w naszym życiu. I kontynuuje prorocze słowo Maryja i teraz słyszy z rozczarowaniem zapytaniem Maryja, Elżbieta. Pozostała tam Maryja 3 miesiące. 3 miesiące, dopóki jak zrozumiała, że rzeczywiście wypełniło się słowo prorocze Boże, tak, bo ją nawiedził w tamtej chwili Bóg poprzez Ducha Świętego, zaszła w ciążę i urodzi na pewno syna, tak jak z całą pewnością urodzi i Elżbieta też syna i nazwie go Jan, a Maryja nazwie go Jezus. Po 3 miesiącach, w 3 miesiące w obecności Bożej, co rozmawiali, co mówili o wielkości Bożej, jak te kobiety stały w tamtym okresie, jakie były ten okres 3 miesięcy w życiu Zachariasza, wychwalanie, wdzięczność i dotarł wypełnienie czasu i znowuż Maryja sama powraca, powróci do Józefa, aby sama też zapłaciła za to, że przyjęła Słowo Boże. I kończymy, kochani bracia i siostry, że i mówimy, że człowiek, który przyjmuje Słowo Boże w swoim życiu, ma koszty. Życie chrześcijanina ma koszt. Ale życie człowieka, który jest bez Chrystusa, ma większe koszty. Koszty diabła, koszty otchłani, ale chrześcijanin, który przyjmuje Słowo Boże, ma koszty hańby, ma koszty posłuszeństwa do woli Bożej, ma koszt uświęcania, ale i rozkoszuje się w obecności Bożej, w błogosławieństwie Bożym i w chwale Bożym. Jest to temat wyboru, temat wyboru. Nie zapominajmy więc, że nie może człowiek iść po dwóch drogach. Nie może pracować dla dwóch panów. Nie może być w dwóch zamysłach. Albo jednego znienawidzi Chrystusa i drugiego pokocha, bałwana, albo do jednego się przyłączy, a drugiego zlekceważy. Dwie drogi.
nie ma następnej drogi. Albo Chrystus, albo bałwan. Albo Bóg, albo Królestwo Niebios, albo otchłań, albo wzruszalne, albo niewzruszalne. Ja jednak i Pan i moja rodzina chcemy uwielbiać Pana. Możemy to powiedzieć, ja jednak i mój dom chcemy uwielbiać Pana. Amen. Thank you.